Witam imperialistów! Pamiętajcie, że prowadzę współpracę ze sklepem eneba.com. Mam nadzieję, że znajdziecie tam coś dla siebie, coś użytecznego, coś fajnego, coś co wam umili grę. Co weekend super wyprzedaże, używajcie kodu LUKAS. Halo, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w krótkim przedstawieniu najnowszego, dopiero co zapowiedzianego patcha 1.29 Manchu. W dzisiejszym materiale po prostu przejrzymy sobie, co tutaj nam deweloperzy zapowiedzieli, co nam się pojawi w najnowszym patchu. To już są pierwsze takie konkretne informacje. Patch oczywiście oficjalnej daty jeszcze nie mamy, ale zazwyczaj mijają 3 do 4 tygodni od momentu pierwszych informacji do patchu, do jego publikacji. Co prawda ten wydaje się być spory i jest skupiony, jak jego nazwa wskazuje, na północnym obszarze Azji, może wschodnim obszarze, zachodnim obszarze Azji, nie, bardziej północno-wschodnim obszarze Azji. I wygląda to na ten moment ciekawie. Po pierwsze i najważniejsze, wraz z patchem 1.29 nasze komputery, które kosztują grube tysiące i nie mają więcej niż 15 lat, wreszcie będą mogły obsługiwać lepiej Europę Universalis 4, bo Europka staje się 64-bitowa. Wreszcie! Chociaż nie wiem, czy 15 lat, no ale na pewno to było dawno temu, kiedy wprowadzali 64-bitowy system. Ja jeszcze chyba wtedy byłem w liceum albo na studiach, nie pamiętam dokładnie, ale było to dawno temu, więc wreszcie się tego doczekaliśmy. W dzisiejszym Dev Diary, które tutaj wam prezentuję, głównie skupimy się na Chinach, na zmianach dotyczących mandatu, zmianach dotyczących eventów w Chinach, zmianach dotyczących meritocracy. Chiny to takie państwo, takie małe państwo, jak widzicie, w Azji, Ming, o. I głównie sobie dzisiaj pogadamy właśnie o tym państwie. Z tego, co jeszcze jest napisane, późniejsze zmiany mają dotyczyć Korei, Japonii oraz hord północnych. Zobaczymy, co ciekawego się tam pojawi. W dzisiejszym Dev Diary głównie jest mowa o zmianach czynników, które wpływają na meritocracy, czyli taki odpowiednik legitimacy po prostu dla Mingu, stricte i wyłącznie dla Mingu, czyli dla... A to jest znowu odpowiednik działań biurokracji Mingu i zarządzania tak potężnym imperium. Kolejną sprawą jest wszystko to, co wpływa tutaj na Empire of China, całą tą zakładkę wraz z przyrostem, spadkiem mandatu niebios i całe tutaj mechanik. Sam mandat chyba jakoś się nie zmienia za bardzo, buffy, debuffy pozostają dość podobne, a w zasadzie nie ma nic na ten temat powiedzianego, jeżeli mam być szczery. No i tak to się prezentuje i przejdźmy teraz do poszczególnych omawiania poszczególnych zmian. Po pierwsze i najważniejsze, kraje, które są, nie są trybutariuszem, tak, ale po pierwsze i najważniejsze, kraje, które nie są trybutariuszem i graniczą z Mingiem, nie będą powodowały straty mandatu. Co powoduje, że teraz grając z Mingiem i bawiąc się w jakieś duże, szybkie podboje, na przykład, żeby przed 1460 dojść już do Indii i zacząć je wszystkie tutaj zjadać, już nie eksplodujecie od mandatu, bo to był problem do tego momentu, czyli tej drugiej opcji, o której wam mówiłem. Co jest fajną zmianą, co spowoduje, że Ming będzie stabilniejszy i trudniejszy do rozwalenia. Kolejną sprawą jest to, co tutaj zaznaczyłem, za każde 5 lonów mandat niebios będzie zmniejszony o 0,03. No ale powiedzmy sobie szczerze, kiedy my widzieliśmy Ming, żeby miał problemy z pieniędzmi? No chyba tylko po 6-7 najechaniu ten kraj w celach zabrania mu sporej ilości pieniędzy. No ale nawet wtedy Ming był stanie po prostu pomiędzy wojnami co 5 lat spłacić te wszystkie pożyczki, więc... Jestem ciekaw, czy będzie coś zmieniane w ekonomii samego Mingu, czy jakoś będą biedniejsze te prowincje, ale na ten moment wydaje mi się, że Ming raczej nie powinien mieć problemu ze spłatą szybkich pożyczek, nawet jeżeli co 5 lat będziemy go najeżdżali i brali mu za 100% warscora wszystkie pieniądze, jakie on ma. Zmniejszanie meritokracji zostaje zwiększone do 2 na rok. Czekajcie, bo ja tak sobie klikam teraz na tą meritokrację. I base value, ja tutaj mam minus 2, więc chyba nic się nie zmienia. No to jak dla mnie, to base value to jest to pasywne, o którym tam jest napisane. Minus 2. Ale może jestem ślepy. Tak jak widzicie, za każde 5 punktów korupcji tak samo wzrośnie nam tutaj strata mandatu. Ale bądźmy sobie szczerzy, kiedy grając z Mingiem się nabija korupcję?
Chyba tylko w momencie, kiedy wszystko się podbija dookoła, ma się niski mandat, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest też taka zmiana, która możliwe, że umili samą grę, jeżeli będzie się grało Mingiem i wymusi tworzenie, nie wiem, wasali w większej ilości, bo pamiętajcie, że gramy jako kraj azjatycki, więc nie będziemy mogli na przykład tworzyć trade company. Chyba, że przeniesiemy stolicę do Europy. A już wiecie, jak to robić, nie? Tutaj macie poradnik w górnym prawym rogu. I tu teraz przed nami jedna z fajniejszych zmian. Do tej pory przy podbijaniu Mingu w zasadzie czekało się do momentu, aż się z nim zacznie graniczyć, ma się duże państwo, no i następnie się go najeżdżało. Potem gdzieś tam było zabieranie mu prowincji, on tam tracił cały mandat, był praktycznie zerowany, ale był jeden duży problem podczas podbojów Mingu. On zawsze, po prostu zawsze robił bardzo dużo najemników. Nie było z tym żadnego problemu, żeby wyskoczył nam nagle ze stakiem 100-200 tysięcy najemników. No przynajmniej na Veryhardzie, na normalu pewnie były to odpowiednio mniejsze staki do 50 tysięcy. Ale wreszcie to zostanie rozwiązane, więc będzie trochę milej nam podbijać Ming. Tak samo sprawa z tutaj ilością manpowera, jakiego ma Ming na samym początku rozgrywki. No i w zależności od tego, ile będzie miał tego mandatu, to będzie nam się teraz skalowało, ale z tego, co tutaj czytam, tylko i wyłącznie w dół. Na niskim mandacie może dojść aż do minus 50% manpowera. Jest to bardzo duża kara dla Mingu i trzeba będzie za wszelką cenę zapobiegać niskiemu mandatowi. Niski mandat to jest poniżej 50, jeżeli dobrze pamiętam, więc pewnie będzie się to skalowało, że każdy punkt procentowy poniżej 50 to jest 1 minus procent do naszego manpowera. Więc to jest bardzo duża kara i fajna kara, bo to powoduje, że Ming będzie takim teraz kolosem, którego pierwsze ugryzienie będzie naprawdę ciężkie, ale każde kolejne będzie już łatwiejsze. Wysoki mandat zredukuje nam War Exhaustion dodatkowo 0,3 na miesiąc. Fajna sprawa, będziemy mogli po prostu dłużej toczyć walki, zwłaszcza, że pamiętajmy, w tym regionie mamy bardzo, ale to bardzo duże attrition, zarówno na nisko developmentowych stepach na północy, albo na prowincjach, w których występują monsumy na zachód od granic Mingu. Więc tam mamy bardzo duże attrition, więc to War Exhaustion zawsze nam się przyda, żeby prowadzić dłużej te wojny. Dwie nowe, jakby to powiedzieć, personality. Zapomniałem odpowiednika polskiego, przepraszam, wiem, o co chodzi, ale totalnie zapomniałem, jak to po polsku się nazywa. Cechy charakteru, coś ten deseń. Na ten moment imperator Chin, cesarz Chin, ma taką cechę charakteru, która wymusza na nim nie za duże podbijanie swoich sąsiadów, jeżeli już to czynienie ich trybutoriuszami. A wygląda na to, że teraz będzie miał kolejną cechą, kolejne dwie cechy charakteru, takie indywidualne, które mu się tam będą losowały. Human, który będzie dawał bonus do mandatu, oraz Petty, który będzie redukował, czyli jedna pozytywna, jedna negatywna cecha. Taki smaczek i fajne to też w sumie jest. Fajna sprawa, która mi się wydaje, że może być dość ciekawa teraz do grania przeciwko Mingowi, jak i grania samym Mingiem, będzie kluczowe kontrolowanie trzech prowincji: Beijing, Nanning i Canton, ponieważ nieposiadanie poprzez właściciela mandatu tych prowincji powoduje, że dostaje on 0,05 redukcji mandatu na miesiąc. Jest to spora kara, ale też jest to fajny bonus dla tych krajów, które będą najeżdżały w tym momencie Chiny i będą chciały toczyć walki z nim, żeby zająć konkretnie te trzy prowincje, a znowu gracz chiński by musiał jak najbardziej bronić te prowincje i ich strata będzie bardzo, ale to bardzo bolała. Dobra wiadomość dla graczy, którzy będą grali hordami. Chociaż nie wiem, który gracz grający hordami tworzy sobie wasali na wczesnym etapie gry. To się raczej robi później, o ile w ogóle. Ponieważ teraz tutaj w evencie The Unguarded Nomadic Frontier będzie liczył się również development naszych wasali. W sensie naszych, kiedy gramy hordą, tak? Będzie się również liczył development naszych wasali. Dzięki czemu tam chyba musieliśmy mieć 300 developmentową hordę, to teraz możemy mieć, nie wiem, 200 developmentów na sobie i chyba 100 developmentów na wasalu. I tak czy siak będzie to powodowało, że będzie odpalał się ten event. Pamiętajcie, że ten event się nie odpala w momencie, kiedy jesteście trybutariuszem albo macie truce z Mingiem.
ciekawą mechaniką, którą dodali do meritocracy, czyli właśnie tym zarządzaniu biurokracją Mingu, jest to, że niska meritokracja będzie nam zwiększała korupcję. Wysoka meritokracja będzie nam zmniejszała korupcję. A znowu pamiętajmy, że kiedy mamy wysoką korupcję, meritokracja nam się będzie również zmniejszała. Mandat będzie nam się zmniejszał. Już nie pamiętam. Nieważne, zapomniałem, ale chyba mandat tam był. Więc to powoduje, że również możemy, tak jak tutaj jest napisane, apply read Qing or Ming will likely be expansionist. Czyli jeżeli kiedy chcemy dużo podbijać, będzie nam łatwiej i możemy więcej wtedy podbijać tym Mingiem. Chociaż myślę, że tu raczej Mingiem będzie się grał wciąż pod wasali niż przejmować, bo Ming ma bardzo dużo state'ów sam w sobie, które no, po prostu posiada. Pamiętajcie, że będziemy podbijali najczęściej Mingiem obszary Indii i tam raczej przez wasali się wchodzi niż znaczy teraz będzie się wchodziło niż przez posiadanie własnych prowincji, bo nie będziemy mogli tego zamieniać na trade company. Ciekawą rzeczą, wreszcie taką ciekawą rzeczą jest to, że kiedy przejmujemy mandat niebios od imperatora, dostajemy, albo narodzi się nowy imperator, dostajemy zwiększony bonus do mandatu 005, tak? Dostajemy też Unite China Casus Belli ten bonus, o którym mówiłem przed chwilą, na 20 lat. I jeżeli tak, przejmiemy mandat niebios, to kraj, który przejmuje ten mandat, dostaje już bazowo 60 mandatów, 60 meritocracy. Czyli nie dostajemy tych negatywnych rzeczy z posiadania niskiego poziomu mandatu albo niskiego poziomu meritocracy. Co jest dobre, bo jeżeli się nie mylę, dawno to robiłem, bo to było tak beznadziejne, ale gdzieś tam mi coś świta, że kiedy się przejmowało obecnie mandat, to były tak niskie wskaźniki, że w zasadzie bez problemu się upadało krajem, który przejął mandat i w zasadzie nigdy się nie przejmowało mandatu od Mingu. Rozwiązywało się imperium, a nigdy się nie przejmowało mandatu niebios. Było to nieopłacalne. Co najciekawsze, wszystkie te zmiany, które tutaj widzicie, wpływają na to, tak jak tutaj czytam, mam takie wrażenie, może się mylę, wyraźcie swoją opinię w komentarzach, że wreszcie będzie się opłacało przejąć mandat niebios, bo on już nie będzie takim ciężarem, a właśnie będzie naszą dodatkową nagrodą. Takie jest moje wrażenie. Piszcie, co uważacie wy w komentarzach. Co ważne, co ciekawsze, pojawi się mnóstwo nowych eventów, no albo te, które były, też zostają troszeczkę zmienione, dotyczące samych Chin. Odnośnie upadku dynastii Ming, najazdu Hord i wszystkich innych rzeczy, które tutaj widzicie. Ale na przykład ten Captured of the Ming Emperor i no, takie bonusy dla Hord w momencie walki z Mingiem, to jest wyjebista sprawa. Bardzo mi się to podoba i szczerze mówiąc sam nie mogę się już doczekać zagrania Mingiem na tym patchu. Myślę, że to raczej na live'ach zrobimy niż podczas jakiejś serii, żeby porobić jakieś chore rzeczy tym Mingiem. No ale wydaje mi się, że Ming wreszcie będzie takim ciekawszym krajem do gry i będzie wreszcie coś można zrobić tym krajem, oprócz ustanowienia trybutariuszem Osmana. No. Mam nadzieję, że mówiłem zrozumiale, mam nadzieję, że wszystko tutaj wam fajnie to przedstawiłem, co prawda w dużym skrócie, ale też mówię, ja jakoś super w szczegóły, że tutaj wczytuję te wszystkie się cyferki, nie wchodzę, tylko mówię, co jest lepiej, co jest gorzej, według mnie. Jeżeli uważacie, że jest inaczej, piszcie to w komentarzach. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów, to zostawcie po prostu lajka w górę, żeby był to dla mnie znak, że mam wam tego typu materiałów szykować więcej, a wygląda na to, że kolejny miesiąc, półtora będzie się działo, będą jakieś wreszcie konkretne informacje tuż do najbliższego patcha, który dostaniemy, no myślę, że już niedługo. Trzymajcie się, życzę wam miłego dnia, do zobaczenia.